Ja nie wiem, co to rzecz jest niemożliwa. Fach w ręku, tak bywa. Z niczego mogę zrobić coś fajnego. Jak drut pod ręką mam, a u mnie cyk, a u mnie fuch. I zaraz patrzę pod ręką i dziewru, bo u mnie luks i hopsasa. I wszystko to, co majster chciał, to ma. Siemaneczko, dzisiaj druga część podłączania haka do Bawary, dzisiaj elektryka. Majster musi to podpiąć i zobaczymy, czy będzie chodzić. No tak. Tu mamy modulik, dzięki któremu komputer nie będzie wariował, że żarówka spalona czy tam coś. Także trzeba to podłączyć i zobaczymy, jak to wyjdzie. A, i trzeba hak podłączyć. Wyciąć w zderzaku dziureczki. Mam nadzieję, że to nie będzie głupio wyglądało. Może wymyślimy system, że się będzie jakoś domykać tą klapeczkę, jakąś zrobimy czy coś. Także o, dzisiaj będzie bardzo dobra robota. Najgorzej to będzie wyciąć, żeby trafić dobrze z otworem. Zrobisz, panie, takie rzeczy się z Andrzejem robiły. Dobra. Bierzemy się za robotę. To będzie moment. Mamy tutaj jeden przewodzik. I teraz tak, jedna strona idzie na prawą stronę, druga strona idzie na lewą stronę, bo musimy podpiąć do jednej lampy i do drugiej lampy, tak żeby nie musieli się tu wpiąć w te przewodziki. Najgorzej będzie z czujnikiem cofania, bo tu są, nie wiem w którym miejscu, to jest PDC, tylko nie wiem, której to by była wtyczka minus od niej, czy tam plus, minus chyba. Tu mamy instrukcję obsługi, wygląda na prostą, bo tu jest opisane, który kabelek do czego służy. Musimy to odplątać, proszę Ciebie. Tu wchodzi do naszego modułu chyba. Nie wiem, do czego jest ten biało-zielony, tak zwinięty w kłębusiek. Może ten jest od tego PDC, żeby gdzieś tam ciągnąć. Tutaj jest znowu jakieś, pewnie jakieś uziemienie. Tutaj znowu jest coś długiego. Andrzeju, otwórz pan to. Tu znowu jakieś trzy. Teoretycznie każą odłączyć od akumulatora wszystko. A w praktyce to jak kurwa posprawdzam, która żarówka do czego? Ej, a to jakie długie jest? Ej, to jakby przez cały samochód miało iść. Co to jest? Plusowy. A, bo jak ktoś ma akumulator z przodu, to może pewnie trzeba ciągnąć. Dobra, to nam nie będzie potrzebny taki długi, to się go obetnie, żebym tutaj nie woził nadmiernego ciężaru. Dobra, tu mamy wtyczkę, którą od razu sobie wepniemy w modulik. Także majster tu będzie miał gdzieś ten moduł, przykręcę go jakoś. Się nie trzymał. Tutaj nie można pomylić, no bo jedna wtyczka jest większa, druga mniejsza. Czyli wkładamy tutaj. O. I teraz tu mamy ten przewód drugi. Też tą wtyczkę musimy sobie tu ją wpiąć. O. A to keychart? Nie wiem, do czego to jest. Widać, że niepotrzebne. Nie wiem, do czego ta wtyczka. Dobrze, tu mamy biały, biało-brązowy i brązowy. Zobaczmy, od czego one są. Uziemienie i to uziemienie. Czyli te dwa nie mogli połączyć w jedno. Ja powiem wam, że nie głupio tu jest opisane na tej karteczce. Patrzcie tutaj. Bo nawet jak macie plusowy, ten żółty, to tu jest samochodzik narysowany. Nie samochodzik. To tu jest przyczepa narysowana z takim stycznikiem, że musi przechodzić przez jakiś stycznik albo bezpiecznik. Dobra, rozkminiaj pan. To możemy sobie przyczepić, o taką dostaliśmy na kolejeczkę. Tak zrób. Okej, pan. Odtuść pan. Dobra, nie będzie tutaj.
tu jeszcze się złapie trytytką za przewody i będzie sobie chodzić. Tu mamy uziemienie jakieś, musimy przykręcić gdzieś do blachy. I to jest chyba, do tego przykręcę, to jest do budy akurat będzie. Tam nie masz jak wepchnąć? Dobra, wepchnij się tam później. Patrząc, że jak żeś wymyślił. Bardzo dobra robota. Blazły. Kurwa, patrz. Jak elegancko. O kurde, tu jeszcze jeden jest brązowy. Żarówka i kierunkowskaz. Tylko który? R. Leby. O kurwa, nie sięgnie mnie teraz. Ty nie wkurwiaj mnie, człowieku. To jest za krótkie teraz. Kurwa, nie z tej strony, żebym kablami wyszedł. Ten długi powinien być na tą stronę, a ten krótszy powinien być z tamtej strony. I co teraz, Andrzeju? Można by było we wtyczce poprzekładać, ale to już tak zamotam, że potem sam nie dojdę, o co chodzi. Kurwa, tu pisze jak byk. Lewa strona, prawa strona. Ale która lewa? Moja prawa? Jak tak usiądę, to tam mam prawą. Nie no, źle żebym zrobił. Jak to teraz zrobić? Dobra, przełożysz jeden przewodzik, tylko od kierunku wskazu i powinien być dobrze. A to kurwa? A, bo to jest zasilanie, plusowy. To plusowy też idzie tutaj. Chociaż on powinien być do jakiegoś bezpiecznika. Pokaż, może tu zapalniczka jakaś jest albo co. Bo tak bezpośrednio to kurwa musi być bezpiecznik jakiś. Tu jest. A, dobra, tu jest. Bezpieczniczek. Mamy bezpieczniczek i to wchodzi tu. A potem to idzie stąd, tu, oho. Dobrze, bardzo dobrze. Czyli trzeba tu upierdolić kawałeczek. A tego nie obrobisz później jakoś ładnie? Bo niestety tak ściśnie i może wyjdzie. Ta zapineczka taka, co trzyma. O, wyszło. A, to jest tak zaciśnięte, że tego nie naprawisz. Dobra, muszę iść po taki zacisk. Utnie się tu kabel. W razie czego później się dosztukuję. W razie jakbym się pomylił. Utnij pan. Hop. O, jeszcze żem zyskał. O, jaki przewodzik elegancki. Idź po zacisk, idioto. Szybka robota, już się pół godziny pierdolę. Zaciśnijmy. Bardzo dobra robota, o. Teraz to. Kurwa, jak kupne. Dobra. Tu mamy... Gdzie jest to bezpiecznik? Tu mamy bezpiecznik. I teraz możemy sobie dać nawet tu bezpośrednio do akumulatora, do plusa. Ale bezpiecznik wyjmij na razie. Zaraz popalisz coś. Patrzcie, ja tutaj mam taką zaślepeczkę, o. Tutaj. I proszę bardzo, akurat nam będzie kółeczko pasowało. Także ja sobie tutaj przykręcę to. Założę to. I na wierzch przykręcę drugą dziesiątką, będzie najprościej. Także o, luksusowo zamknie się to. Na siłę, no, zamkło się. Także tutaj tylko sobie bezpiecznik włożę i już mi tu będzie funkcjonowało. Żeby to dobrze funkcjonowało, majster poprzekłada przewody. O ile dobrze rozumuję, bym musiał wtyczki wyjąć. Jeden jest black white. To tą... Czyli ten przewodzik bym musiał włożyć do grey red. Z tej strony szaro
czerwonej gara, kurwa, po pale. Idiota. Dobrze, zobacz jak się wyjmuje, to trzeba igiełką chyba, nie? Czym to się, kurwa, jak to odpinać? Dobra, chuj tam, przewód pociągniesz, a jak to będzie źle pokazywało ten? Nie, dlaczego? Pierdolisz. Dobra, Andrzeju, pokaż. Czy to tak wyjdzie? Tu sobie agraweczką. Jak to, kurwa, jest zrobione? Dobra, rwij pan. Gdzie jest kopinerki, Andrzeju? Pokaż, może tak wyjdzie, jak będę ciągnął mocno. Nie wyjdzie. W którym miejscu to blokuje? Oczy ślepe i dupa. Stary chuj. Kurwa, no musi wyjść. Ja tu nie widzę, żeby coś zapierało. Popierdoli zra przy bodach i... To nie będzie fino. Ciąg pa. Ty, no nie chcę wyjść. Dobra, a tu bym musiał wyjąć szaro-czerwony. Że ten łatwiej wyjdzie. Nie, tam. Nie mogę wyjąć tego. O kurwa. Że urwał przewodnik. Coś ty zrobił, Andrzeju. Urwałem przewód i co teraz? No, jak to się wyjmuje z tej wtyczki jebanej? Kabel się wyrwał, a to gówno nie wylazło. Widziałeś? Kurwa, jak teraz wyjąć tą wtyczkę? Dobra, muszę kombinować na tym, próbować wyjąć. Żebym potem nie pomylił. W którym miejsce, gdzie idzie, co? Nie wiem, z tej strony jest ten zatrzask taki, co trzyma tą... Dobra, wezmę takie odmiernika, może tym będzie łatwiej jakoś tam wcisnąć. Ta igiełka za bardzo tam się wbija w przewód, a to matrum to powinno tylko odgiąć, a nie wbijać się. Może tym, kurwa, będzie lepiej. Ta za gruba buła znowu. Puszaj! Bo zaraz to zrobię, mi się wydaje. A teraz... O. Wszystko zaraz pourywa. Idiota. Kurwa, trabijąć nie mogę. Nie no, muszę jeszcze gdzieś rozpierdolić taką wtyczkę, zobaczyć, gdzie to blokuje. No, zaraz szlak trafi. No i tak właśnie 2 godziny, kurwa, z gównianymi kablami będzie się pierdolił. Tu żeś dziurę taką zrobił, a to dalej wyjść nie chce. Dobra, majster już wie, o co chodzi. Trzeba użyć 2 agrawek, żeby wyjąć taki pin. Tylko tego to już nie wiem, czy wyjmę. Będę musiał pchać na siłę. W każdym razie po bokach te piny, co tu są, to one mają tu po bokach takie, kurwa, rozkraczone nóżki. I one nam tu blokują, także trzeba, o, z obu stron włożyć takie coś, ale coś nie chce wejść. Tu wlazło, tu też chyba wlazło. No, wtyczko nie chce wyjść. O, idzie! Dobrze. Kurwa, nie takie rzeczyśmy z Andrzejem robiły. Ej, wyszedł. Po prostu te agrawki trzeba dużo mocniej tam wbić, aż się wbiją. Najlepiej kombinerkami. Hops. Hops. Dobrze, teraz tylko zapamiętaj, że tu ma być koło niebieskiego. Koło niebieskiego, biało. Gdzie jest tam ta wtyczka? To od razu go włożę. Dobra, to i ten od razu weźmiemy i go przełożę tam. Biało-czarny, tak? Biało-czarny, o. Trzeba weź... Jep. Trzeba weź tu biało-czarny. O. Trzeba weź go... Jep. Wyjdzie teraz? Kurwa, ale nie chcę wyjść. Chyba nie trafiłem coś. Proszę, no wyjdź. Kurwa, nie urwij się jak tamten chuj. Ty, no nie idzie. Kurwa, urwałem. Drugi. O bycie. No co, teraz bym musiał to przylutować, bo jak teraz przyczepisz?
Dobrze, jeszcze jest szansa, bo jest, proszę was, o taka dziurka tam. I patrzcie, te piny są takie, że taką mają choineczkę tutaj z obu stron. Ja myślałem, że jest jeden zaczep, a tu jest z obu stron taki zaczep. Także o taka sytuacja. Taka sytuacja, że teraz podepnę sobie, o kurwa, zaraz popierdolić te przewody. Podepnę sobie tak i tu zacisnę. I najlepiej było przylutować. Ale żeś kurwa zrobił, no ale żeś zrobił. Weź ten pin. Włóż tam w niego i zaciśnij go. Kurwa, może tak bym tylko zrobił. Dobrze, trzyma się luksusowo. Ja bym tak zostawił nawet. I ten byłby obok niebieskiego. Czyli tutaj. Kurwa, może przyluto, jak ci wyjdzie. Nie, no mocno się trzyma. Trzyma się, trzyma. Teraz trzeba szary. A szary jest kurwa z tej strony. Dobra, to tutaj rozetnij troszkę to. Nie musi być takiej opulejny tyle. Proste podłączenie było. No narobił sobie jeszcze więcej problemów niż miał. Teraz będzie dłuższy przewodzik. No tak, jeden mamy wpięty. Także teraz musimy wyjąć tą wtyczkę. Tylko czemu ona nie chce wyjść? Wyszła z oporami, ale dobrze jest. Czyli koło zielonego musi być drugi przewodzik. Kurwa, wróciło się. Nie, dobrze jest. I teraz weź ten gryblak. Ty, nie wkurwia mnie. Grey red, grey black. A czemu ja biały wziąłem, przełożyłem? Niesamowite. Miałem szaro-czarny wziąć. Ale popierdolić zaraz wszystko. Grey red, mam grey red. A tu grey black, a ja wziąłem white black. Czemu wziąłem white black? Ty, zaraz zamotasz. To teraz tutaj nie może być to wsadzone tutaj. Teraz ten white black musisz włożyć z powrotem tam, gdzie był. Ale popierdolić zaraz wszystko. Zarazie po module. Nie wiem naprawdę, jak to się stało. No, to ja robiłem. Proszę cię, być. Będą tak gniazda rozjebane. Będzie działało. Dobra, i on tu był, tak? To dobra, to włóż go tu jak był. Przy zielonym był. I muszę wziąć grey black. Szaro-czarny szukaj. Teraz z drugiej strony. Dobrze. No, najpierw go wypchnij tym. Wyszedł. Wyszedł z całości. Bardzo dobra robota, Andrzeju. Dobra, najwyżej będzie w lewą stronę migało, a w prawą skręcało. No to. To się później przełoży. Jak ja lubię takie roboty. Dobrze. I to musimy włożyć koło niebieskiego był. Kurwa. Tu też jest grey red. Grey red. Ej, tu też jest grey black. Obok siebie. Boże, czy ty dobrze robisz? Pokaż mi to. To jest ta dłuższa wtyczka. Czyli w krótszej. Majster, coś tu popierdolił. Ej, po co ja to przekładam w ogóle? O, ale żem teraz naporobił.
Wszystko źle, zobaczcie. To z jednego kabla. Ja myślałem, że to, ten rysuneczek jest do tego przewodu. A ten rysuneczek jest do tego przewodu, dłuższego. I ja stąd kable przekładam do tego, a stąd do tego. Teraz coś popierdoliłeś, to już sam nie wiem. Coś ty kurwa narobił tu. Kurwa. Tu mam kable jedne do kierunków po prawej, drugie do po lewej. I one idą z jednej wtyczki. Ja muszę w tej wtyczce przełożyć, zamienić kable z gniazda do gniazda, żeby było dobrze. O idioto ty. Dobra, to trzeba z powrotem wsadzić. Tak jak było. Dobrze jest. I takie rzeczyśmy z Andrzejem kurwa robiły. Widzieliś tak, żem rozkminił, że coś nie tak jest? No bardzo dobra robota. Dobra, nie polutowałem, udało mi się dobrze zacisnąć, wkładam tak. Czyli... Dobra, idź idioto, kurwa. Czyli podpinamy z powrotem tą pusieczkę. Że nam kable nie powychodził, kto to było te. I tutaj, w razie czego, będziemy mogli sobie zamienić kablami. Chyba od razu zamienię, no bo będzie źle. Grey Red zamieni z Grey Black. Grey Black, Grey Red jest obok, dobrze. No to teraz będzie dobrze. O kurwa. Au! Ale się dźgną. Wyjdzie, dobra. Czyli to wystarczy włożyć z jednej strony, z drugiej strony i wyciągnąć. I potem już mamy tutaj zagięte te rozkraczone nóżki. Kurwa, z której strony żem wyjął? Chyba to powinno być tutaj. Z lewej na prawą przekładam. Nazwo. O, nareszcie się nauczyłem rozbrajać system. I wlazło. Dobra, zamieniłem wtyczkę. I możemy już sobie ją tutaj podłączyć. Teraz powinno być dobrze. I tu mamy nasze przewodziki, które musimy podłączyć pod lampę. A żeby podłączyć pod lampę, to musimy rozkminić, który kabel idzie do czego. Dobra, to możesz tu przyczepić, jak było. A, i to jeszcze musimy do masy dać. Czyli jeszcze jeden przewód do masy musimy dać. Też może być tu do tego. Teraz to byśmy musieli jakoś tutaj poprzeplatać. Plątanina kabli jak W39 będzie. O. Można było je uciąć, bo i tak są za długie, a i tak będziemy się wcinać w przewody, a nie będziemy taką wtyczką, więc wydaje mi się, że chyba się to popcina, bo to za długie jest. Knipa. Tu trzeba gdzieś się tak łączyć, czyli możemy tu przeciąć sobie gdzieś. Dobra. I wyjąć tą dupę. Kurwa, ile kabli zyskasz? Czarno-czerwony jest światłem stop. Tu mamy złączkę. Taką. Jak te kurwa zaciski działają? A, bo to było na wtyczkę, to żeś obciął. Kurwa, niesamowite. Co ty gadasz za kłopoty? Gdzie ta wtyczka jest? Zaraz, kurwa, nie masz. Tu się wkłada wtyczkę, a ja żem kurwa popcinał. Dobrze, krótsze teraz są, o. Człowieku, mało inteligentny jakiś jesteś. Tutaj zrób tak. Dobra, izolujemy tutaj i zrobimy na te złączki takie ładne. Tyle czasu, żem zmarnował. Już jest 12. Zaraz mi taśmy zabraknie. A jeszcze, żem nawet kabli nie podłączył. Patrz tak, żem zrobił. Kurwa.
Elegancko. Teraz musimy popodpinać się kablami tutaj w to, w przewody od lampy. Więc musimy tą wtyczkę sobie wyjąć i majster ma specjalistyczny sprzęt. Ktoś mi kiedyś przysłał taką próbóweczkę, którą się podłącza tutaj pod prąd, plus minus. Dokładnie nie pamiętam, jak ona działa, bo żebym gdzieś zgubił instrukcję. Tutaj nam świeci, nie? I dajmy, dotkniemy teraz do plusa i nam się zapali czerwone, czyli zwarcie, a dotkniemy do minusa, zapali nam się zielone. Czyli, no nie wiem, w każdym razie tym sobie sprawdzimy kierunkowskazy i inne światełka. To będzie odstecznego. Tu mamy przeciw mgielny, a wsteczny, a tu jest. Blue Red, wsteczny będzie na tym długim przewodzie. Ten jest wsteczny. No dobra, to wsteczny sobie tam z tamtej strony później podłączymy. Dobra, pierwsze co, to sprawdźmy sobie kierunkowskaz. Tym mierniczkiem. Sprawdzamy wtyczkę. Tu jest jakiś prąd, pewnie światła. Tu też jest jakiś prąd, bo mocniej świeci dioda. I tu mamy kierunkowskaz. Niebiesko, brązowy. Black white, czyli to jest kierunek. Czyli tu się wpinamy naszą złączką. Tak. I zaciskamy ją. Zatrzasło, dobra. Black white i hops. Kierunek mamy, teraz mamy red black, co to jest red black, stop, światło. Dobra, światło się stopu świeci. Nie, no jak do kamery jest światło stopu podłączone? No na to wychodzi, że te dwa są światłem stopu. Światło stopu biało-czarny i biało-brązowy. To dobrze, te dwa są od stopu. Można też bez miernika tutaj ogarnąć temat, bo tu mamy wszystkie ścieżki tak puszczone i po wtyczkach tutaj można podłączyć i zobaczyć kolorystycznie, które kable gdzie idą. Bierzemy sobie złączkę. Majster podepnie. Zaciśnij pan. Dobrze. Black red. Zobaczmy postojówki, gdzie są. Postojówką jest ten przewodzik, czyli postojówką jest trójeczka. Czwóreczka jest wstecznym. Dobra, byś to wyłączył. Znowu bierzemy złączkę. Proszę ja ciebie. Grey black, grey black. Czy będzie działało, to zobaczymy dopiero na przyczepce. Dobra, majster tutaj otworzył to. Teraz możemy sobie przejechać tymi kabelkami. Wszystkimi. Tutti. Kurwa, miał być moment. Znowu za długi ten przewód jest, ale już nie będę obcinał go. Tu się jakoś go w kłębusiek zwinie. Postojówka. Grey red. Grey red jest i wpinamy. Czarno-zielony kierunkowskaz jest, dobra. Tu jest kierunkowskaz, czyli niebiesko-brązowo-żółty. Black green. Black green. Proszę bardzo. Niebiesko-czerwony musimy podłączyć do wstecznego, a wsteczny w automacie kurwa nie włączysz. W każdym bądź razie to jest ta żaróweczka na dole. Wsteczny jest jedynką, bo tu idzie i tu. Czyli wsteczny jest ten przewodzik. Tak, tak i zaciskamy. I ten będzie wsteczny.
przeciwmgielne. Czyli to jest postojówka, czyli to jest dwójeczka. Dwójeczka, tak? Kurwa, żem rozkminił już chyba. Pokaż, że ułożysz i zaciśniesz i będzie trzymać. Mocniej. O, trzyma. Kurwa, już nie pamiętam, które to było. Grey Red. Teoretycznie mamy wszystko podłączone. Teraz by trzeba było podłączyć prąd i zobaczyć, co się będzie działo. Znając życie, pewnie żebym coś popierdolił i zaraz gdzieś zwarcie będzie. Proszę, kurwa, niech działa. I co, wkładamy bezpiecznik? Na razie chodzi. Na razie działa. Nie podpiąłem, tylko PDC, czujnik parkowania. Biało-zielony. Tylko nie wiem, gdzie go kurwa trzeba podpiąć. Dobra, słuchajcie, zostało najgorsze, bo musimy wyciąć dziurę na hak. Jak wyciąć, żeby za bardzo do tej... żeby dobrze trafić? O kurda. Gdzie on kurwa jest? Oh shit. Nie wiem, czy ja tak dam radę to zrobić. Mogę w drugą stronę, to wygiąć nie mogę. Czyli hak byłby tu. Pokaż. Hak byłby. Tu jest gdzieś. Tnij pan. Kurwa, no co, masz inne wyjście? Aby krzywo nie zrobić. No jak, no musi być na środku, przecież nie będzie z boku. Dobra, ja bym zrobił tak, żebym to odgiął. Nie wiem, czy tak się da, żeby zapiąć hak. I wtedy sobie grzebał tutaj. Nie da się, kurwa, wepchnąć. W ryj mnie strzelił. Nie zapniesz. O Jezu, jak daleko do haka. Dobra, tnij pan. Później będziemy myśleć. Na bank muszę obciąć tak, jak tu jest przełamanie. O mój Boże, a wtyczka? Nie, dobrze jest. A, kurwa. Jakie gorące. Troszkę krzywo, żebym obciął. Nikt na to nie patrzył. Takie rzeczy. I teraz hak by był na środku. Na środku tego. On dużo nie zajmuje to. Ale tu jest jeszcze ten pstryczek taki. W tym samym miejscu trzeba ciąć. Nie będzie się tak rzucać w oczy. Dobra. Pokaż. Dobrze. To teraz kwestia w tą stronę, gdzie tu obciąć. Ależ to będzie piękna robota. Tylko nie wiem, jak z tym hakiem, żeby nie było, że teraz za wysoko obetnę. Dobra, teoretycznie hak wchodzi do tąd. Tutaj. Czyli będzie wystawał 8 cm i już jest tu kurwa ten metal. Dobra, ciął. Najbliżej będę jeździł bez tej klapeczki. Tak, tnipa. Tu zmierz jeszcze tą odległość. Tu mamy 13,5. Tu mamy 12. No kurwa. To jeszcze do góry muszę to pociągnąć.
O, ale żeś teraz zrobił. Dobra, i tutaj się tak obciąć. Teraz musimy tak obciąć. Hops. Żeby tak obciąć równo. Kurwa. Mówiłem, bierz siotem. Idioto. Patrz na to. Hops. Brawo, Zebix. Dobra, pokaż, czy będzie pasował hak teraz. Bo się wkurwię, jak tutaj za krótko obciąłem. Człowieku, ale żeś wyciął. Idealnie prawie. Tutaj trochę za szeroko, żebym zrobił. Ale jest. Zajebiście jest. Patrzcie, nie wygląda tak źle. Myślałem, że gorzej majster wytnie. Ale jest naprawdę super. Teraz trzeba podpiąć przyczepkę i zobaczyć, czy będą wszystkie światła działały. Myślałem jeszcze nad systemem, żeby tą klapkę trzeba by było pomyśleć, zrobić jakiś taki, nie wiem, żeby tak wsuwać. Zrobić tutaj takie szyny. Plastikowe są takie rameczki i tak, żeby się wsuwało. To nie musi tutaj, wiecie, akurat idealnie dochodzić, ale tu można było w koło taką ramkę zrobić. I wtedy można... ale ten krzywo wyciąłem. I wtedy można było tak wsuwać ładnie. I tam zapierać o tutaj, o te. Dobra, dawaj pan, kurwa. Odpal światła, zobaczymy, ci będą chodzić. Kurwa, jak majster zrobił. Co do wtyczki, to już kiedyś kupiłem przejścióweczkę, bo pożyczałem przyczepkę od wujaszka i do wujaszka przyczepki czy potrzebna była przejściówka, więc sobie już kiedyś kupiłem. No i przyczepkę mam znowu z takimi, też potrzebowałem przejściówki, więc przejściówka jest. Elegancko. Podłączmy gniazdeczko. Odpal gruzia. Kierunek. Tu mi miga w tą, a tu nie miga. Nie z tej strony miga. Pakiet premium za 500. Jak to się stało? No nie gadaj, kurde. Czyli dobrze, niepotrzebnie przełożyłem te wtyczki? Nikola, zobacz, jak wcisnę hamulec, zapalają się światła. Dobra, sprawdźmy postojówki przeciwmgielne. Tu jakieś się zapaliło coś. A jedynie co, to kierunki są pomieszane. No, wciśnij. Dobra, puść. No i co? Pełen sukces. Jedynie co, no to muszę tam zamienić te kabelki znowu kierunkowskazowe, bo chyba wsadziłem w te same gniazda. Bo teraz tu skręcam w lewo, a tam mi się zapala w prawą stronę. O, zobacz, taka przyczepeczka, o, proszę bardzo. Tutaj nawet mam najazdy, o, specjalistyczne. Karta, co to tak się wygięło? Dobra, już wiem, dlaczego mi nie. Kierunki się nie zmieniły, bo ja zmieniłem, postojówkę zamieniłem z drugą postojówką. Czyli teraz jak zamieniłem postojówki, to mam przeciwmgielne z lewej strony, czyli dobrze, miałem farta, zamieniłem i teraz mam przeciwmgielną z tamtej strony.
bardzo dobra robota. Tak jak w przyczepce powinno być, bo w przyczepce mam tylko z jednej strony. Także przypadkiem dobrze zamieniłem, ale nie zamieniłem kierunkowskazów jeszcze. Czyli muszę czarny z zielonym zamienić z czarno-białym. Dobra, majster zamieni, zaraz będzie dobrze. Dobra, przełożyłem kable. Zobaczmy. Tu kierunek mryga i tu nie mryga. Co? A, bo ja żem bezpiecznik wyjął. O kurwa, no to. O Andrzeju, ja tu nie bim. Tu kierunek mryga. I tu kierunek mryga. Oh shit, oh shit. I tu choinka mryga. Co to się robi? Musiał się jakoś zainicjować chyba moduł, bo teraz dopiero zaczął normalnie działać. Pakiet premium za 500. Ej, komputer sprawdza chyba wszystkie te. Co to kurwa się dzieje? Komputer żarówki sprawdza chyba. Działają. Sukces, majster. Dobra, zobaczmy jeszcze wsteczny. No, wyszło na to, że teraz mam problem ze światłem wstecznym. Teoretycznie tu powinien być, ale dlaczego nie ma żarówki, to nie wiem. Nie ma tu żarówki w tym. W tej lampeczce. W każdym bądź razie zaraz majster to rozpini. Dobra, byłoby na tyle. Git malina do następnego strzeczka. Cześć! Będzie chodził.